Śpieszmy się, śpieszmy kochać ludzi, jak poucza nas poeta ksiądz Twardowski Jan. Oni naprawdę tak umieją odejść nagle, tak nie wrócić, zawieruszyć się na amen, zatrzeć ślad. Jeszcze się ręce wyciągają, jeszcze widać, mocno jeszcze objąć chcą. A tu już puste miejsca po nich, fotografie, telefony głucho milczą. Dzień i noc. Śpieszmy się, śpieszmy, bo przemija młodość prędko. Ileż prędzej niż w to sama wierzyć chcę. I mija gdzieś ta łatwość serca, z którą kiedyś tak w nieznane lekko, tak w nieznane tak umiało biec. Zagarnie nas wezbrany nurt, pochyli nas powaga dat. I wywierze tylu spraw, to porzucił lat 79, co w nas naprawdę ważne było w nas. Kojarzą Państwo, kiedy był mniej więcej rektorem? Śpieszmy, śpieszmy się. To były lata 49, do krucha jest materia naszych dni. Trudny okres do pełnienia tej funkcji. Też domyślałem się Państwu, śnią się szare, coraz bardziej puste sny. Był prawnikiem z wykształcenia przez wiele lat. Bo zasypiają serca w nas. Najwyższego. Nie zbudzą się. Mówi się, że gdyby pożył dłużej, gdyby te przemiany demokratyczne nastąpiły, to pewnie by się opowiedział po tej właściwej śpieszmy stronie. Śpieszmy się, dlaczego? Śpieszmy, żeby zdążyć, żeby rozmyć. Ten majątek serca z tym po co nam dźwigać taki ciężar aż na tamtą stronę świata? Po co nam to wszystko z sobą? Po co dać? Bo niech to lepiej tu zostanie, nasze myśli, radość oczu, czułość rąk. Bo jeśli z nas ma coś ocaleć, to niech innych pamięć o nas niech nam będzie tak jak schron. Śpieszmy się, śpieszmy kochać ludzi tych realnych, niezmyślonych, ale takich, jacy Bóg.